Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Kielomaniak i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Posłanik Margonem. Ja właśnie w tym momencie wychodzę z Zithan i będziemy sobie szli na warczące osuwiska. To będzie kolejne ekspowisko na mojej trasie. Rozważałem właśnie to ekspowisko, czyli te warczące osuwiska, albo kolejne ekspowisko, które jest może nie jest tak jak opłacalne jako ekspowisko, ale można bardzo fajnie zarobić. Są to gobliny. O dziwo jest to ciężkie ekspowisko na właśnie na 20 levelu, ale niektóre właśnie pojedyncze gobliny można zrobić i jak się troszkę nam poszczęści, można zdobyć jakieś unikaty takiego typu. Na przykład ochrona zwinności goblina, które ja mam przygotowane na 29 level. No ale póki co jeszcze levelu nie ma. Wykonałem sobie niedawno quest świąteczny, tylko ten z losem, bo reszta mi się nie chciało. Jak widzicie, to wylosowałem. Ulepszenie biżuterii 2, ulepsze pierścienie na szyjniki, normalne o 10%, unikotowe o 7 i heroiczne o 1. O, co sprzedałem, także powoli sobie zarabiamy. O, a my właśnie tutaj, jakie warczące osuwiska, przepraszam was, my idziemy do pagórki łupieżców, no. Dobra. O, już drugie. Proszę. Jednak te roślinki swoją kasę mają. Coś się zawsze zarobi. Mam tutaj jeszcze po śmietkach. Teraz poluję jeszcze na buty, ale nie jestem pewny, czy te buty kupować. No, zobaczymy. Praktycznie level. W sumie przez to, że wykonywałem te questy i troszkę tam dostałem. Na 25 level na łuk jakoś nie mam ochoty. Myślę, że dotrwam do 30 poziomu. I tam sobie załatwię za PH. Póki co mam punkt ochoty 467, ale myślę, że z czasem będziemy mogli się pobawić. O, i zdobyłem torbę na wytrychy, proszę bardzo. Jak widzicie, tu jest takie są grupki od 31, 29, 34. Wszystko, że często się sprzeda. Są i zbiry. Głowę zbiera również wypadają, które można po bardzo korzystnej cenie sprzedać na aukcji. O, awansowaliśmy na poziom. W takim razie damy sobie zręczność. Oczywiście teraz nie będę wracał do tornych, żeby sobie dać jakąś umkę. Bo to nie ma sensu. Jako pierwszą umkę proponowałbym właśnie wam dodać w drogę spytu właśnie sprawność fizyczną. Dodaję wam dużo życia, bo 356. Także bardzo opłacalna umiejętność. A my co? My dalej sobie lecimy z expem. Na goblin też obiecuję tam podejść, bo jednak tam się opłaca podejść. Na właśnie z tych żółwi również się opłaca zbierać. No nie wiem, jak się na to mówi. Wyleciało mi z głowy, no ale... skorupy, właśnie. Chodziło mi o skorupy. Pierwsza głowa nam skoczyła. Bardzo łatwo ją... O, ktoś nam tu expi. Bardzo łatwo ją sprzedać, bo potrzebne one są do questów. Strzały również, na tlepiciela, ale również może znaleźć się nabywca na aukcji. Dlatego czasem lepiej pomyśleć, aniżeli coś sprzedać Roana za jakieś śmieszne pieniądze. Ostatnio co stałem na kotołaku, naprawdę można tam zarobić pieniądze, nie myślałem. Nawet właśnie nie myślałem o tym, że takie fajne rzeczy można zrobić. Po prostu te zwykłe itemki chodzą po parę dziesiątka. Co naprawdę nam daje duży przelicznik. Sobie pójdę może do góry. W tym momencie, gdzie ja jestem? Aha, tutaj jestem. Dobra. Chyba to sobie zmienię na inny kolor. Skoro ja jestem mój gracz, mógłby być biały. To by mi dużo dało. Przejściem mógł zwykły. Green. Twoja postać jest. Będzie white. O, kolejna sprzedana rzecz. No, teraz prawda, że jest dużo lepiej.
Dużo lepiej to wygląda. Z tego co widzę, to dużo dostajemy od tych przebiegłych łotrów. Z tą grupą nie chcę walczyć, bo czuję, żebym padł. Ale z tym zbójem sobie zawalczymy. Eks może nie jest taki cudowny, no ale wyskakują takie strzały, które również można sprzedać na aukcji. A jakbym teraz poszedł załóżmy na gobliny, to mógłbym naprawdę... Tam jest zawsze ścisk. Jest. Jeśli w dzień tam pójdziesz, to praktycznie jest cały czas bitwa o elitę, bo wiadomo, leci unikat, ktoś tam jest zajarany, tak jak w sumie każdy chce zdobyć jakiś unikat. Natomiast jeśli pójdziesz w nocy, to znowu jest taka sytuacja, że jest tyle dodaczy, że sobie możesz na sobie popatrzeć, albo jesteś szybki i zdołasz coś zrobić, albo no, czteroosobowa grupa, spróbujemy. No ładnie, ładnie. Zdobyliśmy również bandycki łup. I tamki fajne, coś tu leci, jak widzicie. Żubikiem teraz sobie powalczymy. Co? Skoro tu już wszystko zauważyłem, skoro tu już byłem, to zostawiamy chyba jeszcze ten... Aha, to jest tylko tam motylek jakiś śmieszny. Tak samo to eksplisko nie jest puste, ale nie jest źle. Nie narzekam na mobki, bo coś tam ich wybiłem. Nie wiem, jak się tu dostać. Dobra, także lecimy sobie na dół. Tu są trzy jaskinie specjalne. I po kolei sobie zwiedzamy. Ja to przedstawiałem na którymś tam filmiku. To jest dość dobre ekspoisko, jak widzicie. Wyskakują nam bandaże. Wyskakują nam również strzały. Czyli jakby nie patrzył, tu już wskazanie to jest. Czyli praktycznie daje nam to możliwość ekspienia bez przerwy. Nie musimy wychodzić. Może ja tu jeszcze troszeczkę level mam niski. I przez co... przez co właśnie trochę tracę jeszcze. Ale widzicie, wybite wszystko jest. Mimo wszystko polecimy sobie teraz jeszcze do... No, ładnie, ładnie wszystko wybite jest. Mamy 26 level, coś tam wbiliśmy. Eks nie leci tak cudownie jak ostatnio na naszych mobkach eventowych. Dzisiaj jest ostatni dzień, w którym możemy tam poekspić jeszcze. Chociaż nie wiem, czy to jeszcze, ale raczej tak. Raczej mapki są jeszcze otwarte, no. Nie wiem do której godziny. Ciekawe, co te bandaże robią. Samo przejście im mówi, że leczą. No sprawdźmy w takim razie. Nie, nie mogę tego założyć. No ale jak widzicie... aha, bo to są zużyte bandaże są. Ależ warto 10 tysięcy. Czyli coś kasy leci. Mamy już 4 głowy. Również robiłem ten odcinek z głowami, z Bira, które możemy wymienić w barze pod zielonym jednorożcem. Nie no, nie chcę z niej. Utraty chwil. Dobra, tutaj pójdziemy. Chyba tędy można przejść. O ile się nie mylę. Ciekawe jestem, jak tutaj dojść. Naprawdę nie wiem. Kiedyś to zwiedzałem, ale teraz nie jestem dokładnie pewny, jak tam dojść. Ta grupa się prosi, żeby dostała. Ale ja nie chcę z niej walczyć, bo czuję, że... O, czyżby tędy bym przeszli? Nawet nie myślałem. No to fajnie. Jak przejdziemy tam, no to dobrze. Tą grupkę oczywiście sobie zawalczymy, level przyzwoity, nie tracimy expo, ale i tak, nie, w sumie tak, więc tu już przejścia nie ma, taka prawda. No nie chcę z nim walczyć, bo jest przewagi praktycznie 8-9 leveli, tym bardziej z dwóch dystansowych, czyli nie mam praktycznie nic do obrony. Będę od razu atakować, a jestem tylko łowcą.
Reszta śmieci pójdzie do Roana, ale prawdopodobnie teraz będę się sprzedawał u Torina, bo ma dużo lepsze ceny, ma... Można sprzedać przedmiot maksymalnie za 45 tysięcy złota, a te itemki na tym levelu nie są takie drogie jeszcze. Do tego płaci nam 80% wartości, tylko bodajże wszystkie nie skupuje, ale takie rzeczy neutralne, jakieś łuki czy inne duperele też nam sprzeda. Dobra, coś się leci. Trochę mam szał. Część na łowce, część na tropiciela. Ten tropiciela zapewne wystawię na aukcji. Sprawdzimy teraz jaskinię. Ale czuję, że tutaj zajebiście chłopaki czyszczą te jaskinie. No, nie wiem, czy z nim wygramy, ale zawalczymy. O. O, tu jest kolejna grupa, której nawet nie rusza, bo to jest dwóch strzelających. No, widzicie, już niedługo level. Brakuje mi 19190, czyli to szybko leci. To są talizmany, proszę. Talizman, czy jest level, a ja aktualnie chyba posiadam, nie jestem do końca pewny, ale bodajże chyba 21%. Ciekawe, czy to na aukcji da się wystawić. O, tu została jeszcze tam grupa, teraz się przywołała. Rzecz jasna, takie głowy się sprzeda w dobrej cenie. Nie będę się starał zbierać setki. Mimo, że to jest dobry item właśnie, taki z leczeniem. No, to puściutko, o proszę. Z nimi sobie spokojnie poradzę, bo to żadna z nich nie... Żaden z tych mobków nie atakuje nas z dystansu. Czyli zanim dojdą, ja ich wyszelam. Dobra. No z nich nie mam szans za bardzo, dużo strzelających. Może spróbować, ale nie wiem, czy wygram. Ale jak widzieliście, dostałem 3400. To jest dużo. Zostało mi tylko 8000, czyli faktycznie kolejny level będzie. Tu już pusto, także opuszczam ten lokal. Z tą grupką czteroosobową raczej nie będę walczył. Widzicie, na trzyosobowej praktycznie padłem. Czyli nie ma co ryzykować. Dobra. Jeszcze zostało 6 tysięcy. Czuję, że tutaj się zrespiję, bo ten gracz raczej... O, a jednak się przeliczyłem. Ale widać, że cały czas awczy. A jednak nie, nawet że coś się ruszył. Tu sobie teraz pójdziemy. Tutaj coś podekspimy jeszcze. 3600. Myślę, że za chwilę powinno się już respić. Strzał też mamy trochę mało już, ale kupiłem sobie jeszcze inne strzały. 25 level bodajże tutaj. Są mi tylko 10 miejsc, także będzie ciasno. O, kolejna główka. A główki są w cenie, takie główki lubimy. O, tutaj mamy jeszcze żółwia. Ale nic te żółwie, żadnej skorupy nie chcą nam dać. Szale ładnie lecą. Strzałę sobie pewnie zostawię, albo wystawię na aukcji. No proszę, jest kolejny level. Widzicie, biłem dość szybko level. Może nie tak bardzo szybko, ale
No ładnie, nam ściągnąć przed nosem, nie wiem jakim cudem. On tu nam spoczynamy, wystrzydzimy ten level. Teraz to spróbujemy. Może się zrespiło już. O, jak widzicie, coś się już zrespiło, czyli za chwilkę będzie kolejny resp. O, proszę, coś jest. Strzały nam weszły. Niedużo brakło. Ogólnie teraz na level chyba mam 65 tysięcy. Czyli powoli nam poprzeczka się podnosi, ale to co? Jedziemy dalej. Myślę, że to ulepszenie będę sobie jak na razie trzymał. Dobra, w takim razie to było tyle w tym odcinku. Zobaczyliście, jak wygląda ekspowisko, gdzie ja ekspiem na 25 levelu. Można to spokojnie do 30 levela pociągnąć. W miarę fajne i temu sporo. Niedaleko. Od Ithan, strzały, jak siedzisz z boczemy, no to weź, mikstury jakieś tam, nie musisz dużo mieć, i temu też sporo. Zaraz sprawdzę, czy się dasz to wystawić na aukcji. No, kolejna głowa. Torby. Same dobroci. No dobra, także dzięki. I do usłyszenia.